Słońce stało na skłonie zachodu, gdy księżna Bożena z pustelnikiem, po odejściu jakiegoś korpusu, rozmawiali ze sobą na dziedzińcu pałacowym. Profesor wskazał jej kłąb kurzawy toczący się po szerokim trakcie. Nowy oddział wali. Od bramy, murowanej, oderwała się drobna, ciemna postać, pędząc prawie na oślep ku pałacowi z rozpostartymi ramionami. To oni! To oni! To oni! krzyczał Orzeński i biegł jak młodzieniec. W tejże chwili z tętentem szumnie, pełnym cwałem, cwałował przez bramę mały oddział konnicy. Jakiś łopot triumfalny nad nim, zwycięski zew. Skamieniała sztywna, zbielała na twarzy, patrzyła na swoją wizję: Sęto? – czy A starzec. Jak był z rozpostartymi ramionami, tak rzucił się do strzemion stojącego z brzegu oficera: Ujrzałem was! Widzę, widzę! Polskie wojsko! Polskie wojsko Boże! Już teraz! Na wieki! Krzyk ten przechodził w harczenie straszne. Starzec wołał i całował strzemiona, łapał gorączkowo za siodła i konia, czepotał ramionami jak ranny ptak skrzydłem, i osuwał się, opadał aż. Po ostatnim słowie runął pod kopyta konia. Oficer nie zdołał go zatrzymać. Nie słyszał może nawet jego krzyku. Sam był osłupiały, olśniony, z zamarłym oddechem w piersiach. Pustelnik pierwszy skoczył do Orzęckiego. Komendant oddziału ocknął się. Krótki rozkaz, zsiadanie z koni, rumor, szczęk. Dźwignięto marszałka i położona na wznak. znak. – Omdlał. – Wody! – krzyknęła księżna, oprzytomniawszy. Uklękła przy głowie staruszka i jeła dłonią nacierać jego kościste skronie, żółtą, powleczone skórą. Ktoś pobiegł po wodę. Pustelnik badał przez długą chwilę puls i serce. Wreszcie podniósł się bardzo blady i rzekł matowym głosem. Nie żyje. Boże! Boże! Jęknęła księżna. Pustelnik zwrócił się do komendanta. Wskazał zmarłego. Weteran z 31 i z 63 roku. Emigrant, partyzant, zesłaniec, nosi na piersiach złoty krzyż Virtuti Militari. na ciele mnóstwo zagojonych ran. Dobiegał stu lat wieku. Oczekiwał Was, marzył o Was i od, od chwili tej doczekawszy nie wytrzymał. Serce mu pękło z nadmiaru szczęścia. Cześć jego pamięci! Szepnął oficer wzruszony i odkrywszy głowę, przyklęknął przy zmarłym. Z drugiej strony klęczała księżna i profesor Chruda Żołnierze polscy poklękali z odkrytymi głowami. Zaległa uroczysta martwa cisza, tylko parskały konie i świergotały ptaki. Księżna pochyliła nisko głowę, przymknęła oczy, drżąc na całym ciele. Szept jej modlitwy przerywał i mącił wewnętrzny krzyk duszy. On, Bohdan. Przy niej Bogdan. Oboje słyszeli bicie własnych serc. Nie śmieli na siebie spojrzeć. Rozdzielały ich martwe, zimne zwłoki. Oficer powstał pierwszy. Za nim wszyscy. Legionistów otaczał już mały tłum służby z pałacu. Za bramą widać było zbliżającą się baterię polską. Trzeba go przenieść, rzekł Hruda. Zabrzmiała nowa komenda. Żołnierze uszykowali się w okamgnieniu. Prezentuj broń! Zgrzyt stali i cały oddział na koniach, uformowany jak na paradę, z obnażonymi szablami, tworzył szpaler, środkiem którego na złożonych karabinach kilku legionistów oraz oficer i pustelnik nieśli do pałacu ciało marszałka Orzęckiego. Księżna szła obok. Widząc przed sobą smukłą sylwetkę artylerzysty i jego typowy bez zarostu energiczny profil, zaczęła się żarliwie modlić. On, Bohdan, mój Bohdan! Wołało w sercu, wołało w duszy, plącząc i głusząc słowa modlitwy. A dokoła nich miarowy tu podkopyt. Cichy chrzęst tręzli i mundstuków, Sztywna stal wyprostowanych szabli, szare mundury. A przed nią on. Jezus Maria. On ten sam, co wtedy, tylko w innym stroju. Ten sam, co w wizji. Szary mundur, mała czapeczka. Sen to czy Jawa? Kobieta uprzytomnia sobie wszystko. Więc to prawda? To nie nowa halucynacja. Ona oto idzie za noszami, na których uspokojony już na wieki cichy leży starzec, entuzjasta, wierny syn ojczyzny, wierny przyjaciel jej rodziny, marzyciel, ideowiec i zapaleniec. Księżna spoglądała na tę drobną, suchą twarz koloru starego pergaminu, na zamknięte ręką pustelnika powieki, na uśmiech niesłychanej błogości. Osiadły na ustach i na zastygły w rysach stygmat wielkiego wzburzenia, podniety szaleńczej radości i szczęścia, w jakim wyziano ducha. Zdawało się, że staruszek śpi i śni, iż otaczają go kolumny polskich bohaterów, że spoczywa na karabinach polskich żołnierzy. Ujrzał jeszcze legiony, wyśnione przez siebie, szepnęła księżna i pierwsze, grube łzy spłynęły z jej oczów. Orszak zatrzymał się przed pałacem. Umieścimy zwłoki w zbrojowni, rzekła księżna do pustelnika. Dobrze, od ot, ot, tam dla niego najwłaściwiej. Gdy nosze wniesiono na wysoki ganek, nagle huknęły strzały karabinowe. To oddział artylerzystów dawał salwy na cześć zmarłego weterana. Zapadał cichy, jesienny wieczór. Księżna krzątała się żywo, podniecona niezwykle, ale pełna energii, czynna. Przybyło jeszcze parę oddziałów legionów, przyjmowano ich gorąco, ze szczerym uczuciem. Pustelnik pomagał księżnie w jej gościnności i z daleka czuwał nad nią. Zrozumiał już wszystko. Widział powitanie komendanta z młodą kobietą w zbrojowni przy zwłokach Orzeckiego, bo dopiero wówczas nastąpiła prezentacja. Na razie zaniechana samą siłą faktów. Jego niskie pochylenie całej postaci, pocałunek jej ręki, a potem dumne, harde trochę wyprostowanie się i spojrzenie na nią spod lekko zmrużonych rzęs. Jej rumieniec i walka, by zachować konieczny takt w męce wyraźnej, uświadomiło wystarczająco profesora. Był on wzruszony postawą obojga, pełną szlachetności i powagi, przejęty sytuacją. Księżna panowała nad sobą mężnie, obowiązki pani domu spełniając godnością i promiennym wdziękiem, cechował ją jednak niepokój i wzburzenie. W oczach jej świecił blask jakiś, rzucający snopi iskier, a tragiczny. Usta paliły się żywą krwią, nawet głos jej, wpadający w tony altowe, miał poza swoim brzmieniem odczuwaną głębię, otchłań uczucia, skrycie, zamknięta dla obecnych. Obserwacja pustelnika skierowała się na drugą stronę, i tam widział ból, siłę uczuć, mękę tę większą niż nieprzewidzianą w pozorach sztywności i chłodu. Gorączkę wewnętrzną ujażmiał dzielnie męską potęgą woli i pysznym wojskowym spokojem. Po kolacji w pałacu, na której była cała starszyzna legionów, jedna kompania wyruszyła jako rekonesans pod Podpozycje nieprzyjacielskie. Komendant oddziału artylerii ofiarował się dobrowolnie poprowadzić podjazd. Wieczór był ciemny, gdy odjeżdżali w stronę krwawych chłunchen poza jarowem rozpiętych na horyzoncie. Koledzy oficerowie żegnali dowódcę baterii wesołymi okrzykami, ale on milczał. Księżna bez słowa, stojąc na boku, wpatrzyła się w jego postać. Tętno jej serca wołało to wszystko ku niemu, czego usta nie wypowiadały. Pożegnalny pocałunek jego czuła na ręku palił ją żarem. Odjechali.